jest 13. Tu Radio Maryja. Rząd przedstawił program Mieszkanie Plus. Program, jak powiedziała premier Beata Szydło, wpisuje się w priorytet rządu, czyli wspieranie rodzin. Rząd PiS-u chce umożliwić dostęp do rynku mieszkaniowego szerszej grupie Polaków. Najważniejszym filarem tego programu ma być Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, podkreśliła szefowa polskiego rządu. To będzie fundusz, w którym Skarb Państwa będzie przekazywał grunty Skarbu Państwa i dzięki temu mieszkania budowane na tych gruntach będą tańsze. To będą mieszkania, które będą przede wszystkim w założeniu na wynajem. Zakładamy, że czynsz takiego wynajmu, takiego mieszkania to będzie od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, ale ten wynajem będzie z możliwością dojścia do własności. Jest to program powszechny. Jest to program dostępny w każdym regionie Polski. Nareszcie. Prezes Rady Ministrów dodała, że Mieszkanie Plus nie będą obowiązywały ograniczenia dotyczące wieku, tak jak to było przy innych programach. Zastrzegła, że pierwsze w kolejce do mieszkań będą rodziny wielodzietne. Pod uwagę będą brane też dochody. Z kolei osoby, które chcą wyremontować swoje mieszkanie bądź w przyszłości wybudować dom, będą mogły wpłacać środki na subkonta mieszkaniowe. Te oszczędności będą dopełniane poprzez takie premie, które będzie dawało państwo. Dzięki temu również będzie możliwość, ażeby z tego programu korzystali również ci, którzy już mieszkanie mają, ale tak.